Dziś w informacjach telewizji Damy z Legnicy powiemy o niecodziennym przemarszu orkiestr górniczych i hutniczej ulicami m.in. Legnicy. Będzie też o szczytnej akcji zbiórki krwi, w którą zaangażowali się legniccy krwiodawcy. Zapraszamy. Pierwszym miastem z czterech, których ulicami przeszły przemarsze orkiestr górniczych i hutniczej, był Lubin. Mieszkańcy również Legnicy, Głogowa i Polkowic mieli okazję wysłuchać orkiestr z Huty Miedzi Głogów, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Lubin i ZG Rudna. To jest pierwsza taka okazja w tym roku, gdzie my możemy publicznie wyjść w większej grupie na zewnątrz i zacząć świętować, cieszyć się to nasze 60-lecie, bo rok jest duży, rok jest mocny, 60-lecie KGHM to nie byle co. To data, którą należy świętować mocno, dumnie, z zaangażowaniem, bo mamy się z czego cieszyć. Przede wszystkim z dziedzictwa kilku pokoleń, które doprowadziło do tego, że ta firma istnieje, jest, rozwija się i myśli cały czas o przyszłości. Rzadkością jest, by tyle orkiestr jednocześnie występowało przed mieszkańcami Zagłębia Miedziowego. Jubileuszowy przemarsz i koncert to specjalny repertuar. Jeśli mamy maszerować, no to musi być repertuar marszowo-paradny. A do wspólnego wykonania repertuar specjalny, marszowy i rozrywkowy, o, choćby przebój, który śpiewała Halina Kunicka, orkiestry Dente. Muzykom towarzyszyły tańczące mażoretki z głogowskiej huty. Jest ekscytacja, lekki stresik, w końcu gdzieś wychodzimy, możemy się pokazać, zaprezentować to, co potrafimy. W sobotę 29 maja taką samą uroczystością cieszyli się legniczanie, w niedzielę orkiestry przeszły ulicami Głogowa, zaś w poniedziałek 31 maja zawitały do Polkowic. Dziewiątego maja w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Legnicy, Lubinie i Głogowie krwiodawcy oddawali krew, by z jednej strony pomóc tym, którzy jej potrzebują, a z drugiej uczcić jubileusz 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. W sumie we wszystkich punktach udało się zebrać prawie 42 litry krwi. Bardzo cieszę, że to jest taka, można powiedzieć, wspólna pierwsza akcja z okazji 60-lecia KGHM, w którą włączyły się wszystkie kluby, które działają na terenie KGHM-u i spółek zależnych. Mamy nadzieję na jakiś wspaniały wynik. Organizujemy zbiórkę po raz piąty. Zawsze organizowaliśmy ją w Hucie Miedzi Legnica. W tym roku ze względu na jubileusz 60-lecia KGHM Polska Miedź S.A. organizujemy wspólnie ze wszystkimi klubami działającymi w KGHM. Służby medyczne nie tylko dziękują za ten piękny gest, ale składają też życzenia dla pracowników całej grupy kapitałowej miedziowej spółki. Szanowni górnicy i krwiodawcy KGHM-u, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia. Życzę Wam tego, żebyście nigdy nie korzystali z tej krwi, którą musicie oddawać, ponieważ my chcemy z Wami nadal współpracować, chcemy, żeby Was było coraz więcej. Dla nich życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu ich zakładu pracy, ale równocześnie i podziękowania za to, że oddają krew zarówno dawcy niezrzeszeni, jak i zrzeszeni, bo wspomnę, że w Legnicy jest klub Hutnicza Krew, który już działa kilka lat aktywnie i ciągle liczba jego krwiodawców wzrośnie, a aktualnie ma około 50 krwiodawców. Dawcy, którzy stawili się w tym dniu w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, otrzymali drobny upominek. Pracuję około 16 lat już na dole, PBC od początku, także praktycznie, mój tato pracował też z ZG Lubin, także to już rodzinnie, z ojca na syna przeszło. Dostałem właśnie bransoletki, dla mnie, dla żony i dla córki. Jak panu się podobają bransoletki, czy to fajny symbol? Bardzo ładne, symboliczne, polecam. W trzech punktach RCK i K w Zagłębiu Miedziowym w sobotę 29 maja stawiły się 92 osoby, które oddały krew. W ramach trzeciej już akcji Dwie godziny dla rodziny KGHM zorganizował zmagania pod hasłem pokoleniowo na sportowo. Półfinały, które odbyły się w połowie maja, pozwoliły wyłonić 9 rodzin, które w sobotę 29 maja zmierzyły się w Lubinie na stadionie Zagłębia Lubin w konkursie finałowym. Nie zabrakło wśród nich gości z Legnicy.
Rodziny rywalizują w konkurencjach bardzo wymagających sprawnościowo, ale też śmiesznych, zabawowych. Zaangażowani są wszyscy członkowie rodziny. No właśnie miała Pani okazję sama wziąć udział. Jak było? Tak, wziąłam udział z moją rodziną wielopokoleniową. Mamy dziadka w składzie, mamy mnie, męża oraz nasze dzieci. Emocje niesamowite, zaangażowanie, ale rodzinna współpraca, świetna zabawa. Konkurencje sprawiły uczestnikom sporo frajdy, choć niektóre nie były proste. Był tor przeszkód, turlanie beczki, strzały na bramkę i odbicia rakietami tenisowymi. Słowem, dla każdego coś miłego. Najważniejsze dla wszystkich było wspólne spędzenie czasu i dobra zabawa. No to fajna rodzinna impreza, my lubimy ze sobą spędzać czas, więc jak najbardziej bierzemy udział w takich imprezach. Poza zmaganiami finałowymi KGHM zadbała o wiele innych konkursów, broszurki dla dzieci i poradniki dla dorosłych. Zwycięzcami została rodzina Habrzyków. Drugie miejsce zajęli Chruścielowie, trzecie zaś Jednorałowie. Od 1 czerwca limity dorabiania do ZUS-owskiej emerytury dla tych osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli dla kobiet poniżej 60 roku życia, a dla mężczyzn poniżej 65 lat, są wyższe. Seniorzy i renciści mogą więcej dorobić do pieniędzy, które co miesiąc dostają z ZUS. Od razu uspokajam tych, którzy już mają osiągnięty powszechny wiek emerytalny, czyli panie skończyły 60 lat, mężczyźni 65. Te osoby mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity dorabiania dotyczą bowiem tylko wcześniejszych emerytów. Istotne jest, by pilnować wspomnianych limitów. Warto swoich dodatkowych dochodów pilnować i informować ZUS o tym, jeżeli już przekroczymy obowiązujące limity, po to, żebyśmy nie musieli oddawać pieniędzy, które dostaliśmy z ZUS wraz z odsetkami. Chcąc uniknąć przykrych sytuacji, należy wiedzieć, że nie można zarobić więcej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3977 zł i 10 groszy brutto. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów, którym dziękując za uwagę przypominamy o kolejnych informacjach już za tydzień. Zapraszamy.